Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisały porozumienie dotyczące dofinansowania w kwocie 254 tysięcy złotych zakupu wyposażenia dydaktycznego dla napowietrznego mobilnego laboratorium kontroli atmosfery ULKA Uniwersytetu Śląskiego. Jest to już kolejne tego typu dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach od kilku lat wspiera działania Uniwersytetu Śląskiego właśnie w zakresie doposażenia tego mobilnego laboratorium kontroli atmosfery. Co roku to dofinansowanie oscyluje w kwotach przekraczających 200 tysięcy złotych, także łącznie to już od 5 lat dofinansowanie, więc ta kwota jest już znacznie, znacznie większa. Laboratorium działa od kilku lat, prowadząc te badania. My rokrocznie dokładamy, dofinansowujemy to laboratorium, aby jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej prowadzić te pomiary. Na tej podstawie prowadzone są badania i wykonywane opracowania, które pokazują, jak zmienia się jakość powietrza. Jestem przekonany i to pokazuje też, w jaki sposób nasze inne działania prowadzone przez nas, chociażby realizacja programu Czyste Powietrze, czy chociażby dofinansowanie termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych, te badania pokażą nam, w jaki sposób te nasze działania przynoszą efekt i jestem przekonany, że za chwilę, za rok, za dwa, za kilka lat będziemy mieli już realne wyniki pokazujące, że rzeczywiście znacząco poprawiła się ta jakość powietrza. To jest taki nasz sztandarowy, myślę, że projekt, który pokazuje, jak dobra jest ta współpraca pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i głównie koncentrujemy się właśnie na tych działaniach dofinansowujących laboratoria uniwersyteckie i tu są kierowane największe środki. Oprócz tego są także inne działania, główne związane z edukacją ekologiczną, gdzie finansujemy także, czy jesteśmy partnerem finansującym różnego rodzaju konferencje naukowe, ale te działania badawcze koncentrujemy głównie na tym zadaniu mobilnego laboratorium. O bardzo ważnej roli dofinansowania oraz funkcjonowaniu laboratorium opowiedziała kierownik ULKA, doktor habilitowana Mariola Jabłońska, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersyteckie laboratoria kontroli atmosfery są laboratoriami interdyscyplinarnymi, czyli prowadzą badania zanieczyszczeń atmosfery szeroko pojętych. Zarówno prowadzimy badania stężeń pyłów, to już wszyscy pewnie Państwo wiecie, bo to ten monitoring powietrza dotyczy i jakości powietrza dotyczy przede wszystkim stężeń pyłów zawieszonych, czyli PM10, pyłów respirabilnych, czyli pyłów PM2,5, a oprócz tego prowadzimy badania zanieczyszczeń gazów. I tutaj tych gazów mamy sporo, jeżeli chodzi o możliwości analityczne. Badamy zawartość czy stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, również lotnych związków organicznych. Badamy zawartość amoniaku, benzenu, formaldehydu, chloru, chlorowodoru, siarkowodoru, także tych możliwości mamy naprawdę dużo. Oprócz tego badamy zawartość i stężenie nanocząstek, czyli tych najdrobniejszych elementów znajdujących się w atmosferze, których gołym okiem absolutnie nie zobaczymy, a które przedostają się, czy mogą przenikać bezpośrednio do krwioobiegu. Także mają aspekt zdrowotny. Pobieramy również próbki, analizujemy próbki biologiczne, czyli możemy wykonywać badania zanieczyszczeń pyłków roślin, zarodników grzybów, jak również bakterii, czyli mamy całą aparaturę do poboru prób mikrobiologicznych. Niewątpliwie obserwuje się na pewno poprawę jakości powietrza, natomiast no niestety warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń w tej najniższej warstwie przypowierzchniowej często
powodują, że te zanieczyszczenia mają trudność w przedostaniu się w rozmyciu. Czyli jeżeli nie mamy wiatru, to wtedy mamy warunki sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. No i w tym momencie tutaj jest rola wszystkich osób mieszkających, żeby jak najmniejszą wtedy ilość zanieczyszczeń do atmosfery dostarczać. Stąd wszystkie, powiedzmy, te działania, które są stosowane przez różne gminy, dotacje do nowoczesnych kotłów, do tego, żeby to spalanie było bardziej efektywne i żeby mniej zanieczyszczało, jest widoczne, ale cały czas mamy jeszcze dużo do zrobienia. W tym roku kupujemy urządzenia, które umożliwią nam analizę stężenia pyłów i stężenia gazów na różnych wysokościach, czyli przy jednym przelocie będziemy mieli kilka urządzeń podpiętych po to, żebyśmy mogli monitorować, jak się kształtują zanieczyszczenia na różnych wysokościach. To nam umożliwi interpretację dyspersji, czyli rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń, jak również wyznaczania dokładnie warstwy mieszania, do jakiej sięgają te zanieczyszczenia i powyżej jakiej już mamy to powietrze zdecydowanie lepsze. Mamy ograniczoną jak gdyby powierzchnię, stąd też nasze urządzenia nie dość, że muszą być odporne na zmienne warunki temperatury i ciśnienia, to jeszcze muszą być stosunkowo lekkie, muszą mieć własne zasilanie. Dlatego powiem, że gro aparatury pozyskujemy w wyspecjalizowanych ośrodkach, które powiedzmy pod takie wymagania tą aparaturę montują. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na Uniwersytet Śląski wreszcie wrócili także studenci. Jak podkreśla rektor uniwersytetu, jest to bardzo ważne i istotne, gdyż nic nie zastąpi fizycznego kontaktu w procesie kształcenia. Do uniwersytetu, do budynków uniwersytetu, ale przede wszystkim do pracy i nauczania ze sobą, blisko, bez dystansu i odosobnienia. Czy tutaj mówimy o pełnym powrocie, czy to będzie jakaś hybryda nadal zastosowana? Jak to będzie wyglądało w praktyce? Tak, jeszcze zostawimy sobie margines bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczący tych zajęć, które są szczególnie liczne. Mamy na myśli zwłaszcza wykłady, nie wszystkie, ale te, które gromadzą szczególnie dużą liczbę studentów, aby nie narażać ich niepotrzebnie na niebezpieczeństwo. Natomiast wszystkie zajęcia tak zwane konwersatoryjne, seminaryjne będą się już odbywać w formie kontaktowej, czyli z rzeczywistym udziałem prowadzących i studentów zgromadzonych w jednej sali. Czy tutaj za tymi decyzjami idzie chociażby zaszczepienie kadry naukowej? Jak to właśnie wygląda w procentach? Ile osób zdecydowało się zaszczepić? I czy są planowane jeszcze jakieś dodatkowe szczepienia po rozpoczęciu już tego roku akademickiego? Na pewno szczepienia nas ośmieliły. Kłopot polega na tym, że w Polsce nie mamy stosownych rozporządzeń, które by wymuszały czy wywierały pewną presję, zwłaszcza na te zakłady, firmy, instytucje, obiekty edukacyjne, które gromadzą dużą liczbę ludzi, aby te szczepienia były tam koniecznością, czy były po prostu pożądane. W związku z tym nie mamy danych o tym, jaka liczba studentów jest naprawdę zaszczepionych. Podobnie nie mamy pełnych danych na temat liczby zaszczepionych pracowników, ale dane pośrednie wskazują, że w przypadku pracowników jest to około 90%, tak można myśleć. Natomiast co do studentów, tej wiedzy nie mamy. Stosujemy rozmaite formy zachęty, apele, aby studenci mimo swej naturalnej odporności ze względu na wiek jednak szczepili się. Chciałbym tutaj zapytać już o to, co nas czeka od nowego roku. Było podpisanie chociażby umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Czego ta umowa dotyczy? Dofinansowanie dosyć spore i można powiedzieć, że wsparcie na pewno się przyda. Och tak, przyda się bardzo. Współpraca z instytucjami, podmiotami publicznymi, zarówno biznesowymi, jak i takimi jak Fundusz Ochrony Środowiska jest niezwykle korzystna dla uniwersytetu. W tym wypadku mamy do czynienia wręcz z modelową współpracą. To już piąte wsparcie dotacyjne Uniwersytetu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tym razem wspieramy działalność mobilnego laboratorium do pomiaru jakości atmosfery, unikalnego, jedynego, ponieważ umieszczonego w koszu balonu. Dzięki wsparciu, piątemu już wsparciu Wojewódzkiego Funduszu możemy zakupić dodatkową aparaturę pomiarową, która pozwoli z większą precyzją i z większym spektrum badać powietrze, którym oddychamy.
I dla kogo dokładnie, dla której grupy studentów to dofinansowanie tak naprawdę trafi? Kto będzie mógł korzystać tutaj właśnie, chociażby robić te badania naukowe? No bo ku temu służy uniwersytet. Tak. Spektrum tych beneficjentów jest szerokie, ponieważ są to przede wszystkim naukowcy, którzy badaniami kierują, na czele z panią profesor Marią Jabłońską, ale są studenci, którzy zbierają te dane, a następnie na tej podstawie piszą prace semestralne, licencjackie czy magisterskie, ale także powstają już doktoraty w oparciu o te badania pomiarowe. I ponadto jeszcze ze względu na unikalność tego laboratorium współpracują z nami ośrodki akademickie z Polski, między innymi Wrocław czy Warszawa. Chciałbym tutaj dopytać jeszcze o te nowości. Wspomnieliśmy o dofinansowaniu, ale co tak naprawdę czeka studentów od października? Co nowego wprowadziliście pomimo pandemii? Czego możemy się tak naprawdę spodziewać, tak już wcześniej powiedziałem? Myślę, że tą największą nowością jest możliwość uczenia się w rzeczywistej przestrzeni. Zwykle na początku roku akademickiego przede wszystkim akcentujemy nowości programowe, nowe specjalności czy nowe kierunki. Te są też, ale nie one są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że odzyskujemy uniwersytet jako miejsce wspólnej pracy i wspólnego uczenia się dla studentów, a myślę także o studentach pierwszego roku, czy przede wszystkim o studentach pierwszego roku. Dla nich to będzie powrót do realnego kształcenia po kilkunastu miesiącach przebywania w domach przed ekranami komputerów. To jest największa wartość i nowa jakość, której wszyscy doświadczymy. Chciałbym tutaj dopytać o te aspekty negatywne. Mimo wszystko, czy wy jako kadra, pan jako rektor zauważył w znacznym stopniu te negatywne skutki, a kiedy możemy o nich mówić właśnie, o tym, o tej pandemii, o tych ograniczeniach wszystkich, kiedy to tak naprawdę może wyjść u studentów? No bo mówi się o tym, że teraz już powrócą, że powoli to wraca do normalności, no ale jednak to piętno zostało gdzieś tam odciśnięte. Tego do końca nie wiemy. Toczą się już badania psychologów, pedagogów, socjologów na temat zmian, które wprowadził okres epidemii. Przede wszystkim koncentrujemy się na zjawiskach społecznych i psychologicznych, tych związanych z brakiem przebywania ze sobą, przebywaniu w odosobnieniu, a także to, co myślę pedagogów będzie szczególnie interesować, mianowicie w jaki sposób ten rodzaj nauki wpłynął na efekty kształcenia. Już pierwsze dane pokazują, że te efekty mogą być gorsze, mogą być słabsze ze względu na to, że my nie uczymy się tylko poprzez transmisję wiedzy od nauczyciela do ucznia, ale uczymy się w dużym stopniu przebywając ze sobą razem, czyli od siebie nawzajem w klasie czy w grupie studenckiej. I tego elementu nie mieliśmy albo było to zdecydowanie osłabione. Myślę, że tego będzie nam brakować. Ale tak naprawdę dowiemy się za kilka miesięcy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekaże również dofinansowanie na ochronę przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Uroczyste podpisanie umów nastąpiło w urokliwych okolicznościach przyrody. Na terenie Parku Krajobrazowego Orli Gniazd, pod wzgórzem Grochowiec w Ryczowie w gminie Ogrodzieniec. Postanowiliśmy zaprosić Państwa właśnie tutaj, w te piękne okoliczności przyrody. Podpisujemy wiele umów związanych z ochroną przyrody w naszym województwie, ale nie zawsze jest okazja, żeby pokazać, na co te umowy się przekładają, na co idą pieniądze, które są przekazywane w ramach tych umów. Dzisiaj będziecie mieli Państwo okazję poznać właśnie w tych pięknych okolicznościach również część tych zadań, które jest realizowana w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale również wspieranych przez Województwo Śląskie. Będziemy podpisywać dzisiaj 3 umowy na kwotę prawie 500 000 zł, z tego ponad 360 tysięcy to jest wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale to są 3 umowy. My tych umów realizujemy już w tym roku więcej. Łącznie dzisiaj Zespół Parków Krajobrazowych realizuje projekty na ponad 1 100 000 zł z dofinansowaniem prawie 900 000 ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jesteśmy na terenie Parku Krajobrazowego Orli Gniazd. Wojewódzki Zespół Parków Krajobrazowych zarządza 8 takimi parkami krajobrazowymi. Dzisiaj te umowy dotyczą 3 parków, ważnych parków, które otrzymają wsparcie na właśnie ochronę przyrody, na te działania, o których mówiła pani dyrektor, ale również na ochronę pomników przyrody, na ochronę naszych drzew, które są ogromną wartością, którą chcemy zachować. Szanowni Państwo,
Słuchając nieraz wypowiedzi i informacji na temat szczegółów związanych z realizacją zadań, na przykład na Jurze, często dla osoby, która pierwszy raz się z tym styka, no, jest to jakieś pewne utrudnienie, żeby dokładnie zrozumieć, o co chodzi nam, podejmując te działania. I dlatego też, może tak obrazowo w dwóch słowach, jeśli chodzi o ten teren, to warto powiedzieć, że chcemy przywrócić wygląd Jury i chcemy, żeby ona wyglądała tak, jak jeszcze 30-40 lat temu. Jeżeli macie Państwo dostęp do zdjęć z lat 60., to zobaczycie, jak wyglądała Jura, jak wyglądały te piękne skałki, które były mocno wyeksponowane. Nie było jeszcze tego lasu. Dopiero w momencie, kiedy ustała ta działalność rolnicza, wypasy kóz, owiec, koni, ten teren zaczął zarastać i my musimy troszkę wydzierać go na nowo naturze, żeby można było go na nowo wyeksponować, te piękne walory tego terenu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezesowi za tą otwartość, za tą współpracę, którą mamy od wielu lat, za te wszystkie przedsięwzięcia, które wspólnie realizujemy, i mam nadzieję, że w następnych latach również będziemy takie inicjatywy podejmować dla dobra przyrody, dla dobra naszych mieszkańców, żeby mogli się korzystać z tego, podziwiać piękno tych terenów. Chcemy Państwu pokazać także, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to nie tylko te duże inwestycje, to nie tylko walka ze smogiem, to nie tylko wymiana kopciuchów, to nie tylko kanalizacja, ale to także czynna ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności. Dlatego spotykamy się dzisiaj tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale na terenie Parku Krajobrazowego, który tak naprawdę dzisiaj reprezentuje wszystkie inne parki, o których pan marszałek mówił, zespołu parków krajobrazowych na terenie województwa śląskiego, bo koncentrujemy nasze działania w zakresie tej czynnej ochrony przyrody nie tylko tutaj, ale na terenie całego województwa śląskiego. I cieszę się, że tu dzięki województwu śląskiemu mogą Państwo w taki naoczny sposób także zobaczyć i zaprezentować także Państwa odbiorcom to, w jaki sposób także odbywa się ta czynna przyroda, bo to dzisiaj 3 umowy, tak jak pan marszałek wspomniał, na kwotę dofinansowania około 360 tysięcy złotych, to prawie 900 tysięcy złotych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska tylko w roku 2021, ale ta współpraca trwa od wielu, wielu lat, bo od 2015 roku to już ponad 3 miliony złotych, które fundusz przeznaczył właśnie na ten cel, aby zachować bioróżnorodność, aby przywracać te naturalne piękno tym obszarom naszego województwa, które rzeczywiście zasługują na to, aby je prezentować, podziwiać i aby one były w taki naturalny sposób zachowane.